Dzień dobry, nazywam się Tomasz Utkowski i pokażę Wam dzisiaj, w jaki najprostszy sposób można zrobić maseczkę ochronną, bezpieczną, wielokrotnego użytku. Można do tego wziąć starą koszulkę bawełnianą, która bardzo dobrze do tego się nadaje. No i rozmiar tej maseczki można sobie też dopasować, jest on regulowany. Czyli tak, bierzemy koszulkę, bierzemy jakieś porządne nożyczki, które nam przetną. No i potrzebujemy dwie gumki recepturki, które będą miały trzymały tą maseczkę. Teraz tak. Maseczki nie będziemy szyć ani nic. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tylko ta ściereczka jest trochę za duża, bo najlepszy rozmiar to jest 35x35. A te ściereczki są bawełniane, czyste, bardzo fajne, tylko że one mają 30x40, są trochę za długie, bo nie musimy przez sześciokrotność tej ściereczki oddychać, tylko wystarczy nam trzy warstwy bawełny. Trzy warstwy bawełny już są bardzo bezpieczne. I teraz tak, mamy wycięte z jakiejś starej koszulki, z jakiegoś materiału taki kwadracik 35x35. Co robimy z tym kwadracikiem? Proszę, zwijamy go tak. Jak już jest wycięty, zakładamy do środeczka jedną warstwę i drugą warstwę. Mamy w tej chwili trzy warstwy, przez które będziemy oddychać. Tak jak mówię, krótsza by była lepsza. 35x35 wystarczy nam. W zupełności będzie ten, będzie jeszcze trochę szersza. Podejdzie nam pod brodę ładnie. Teraz bierzemy te dwie gumki recepturki, zakładamy je. Tak jak mówię, to jest ściereczka trochę za długa. Gumki też są trochę ciasne, mogłyby być luźniejsze, czyli większe. Te są dosyć ciasne gumeczki. I robimy z tej ściereczki cukierka. Takiego mniej więcej. O, cukierka dlaczego? Ponieważ tu zawijamy do środeczka. Wtedy nam ta gumka wystaje, nic nie musimy szyć, bo już tu mamy uchwyt. Lepiej, jakby była trochę luźniejsza ta gumeczka. Nie taka sztywna. Te są sztywne. Z drugiej strony robimy to samo. I tu mamy te trzy warstwy. Mówię, krótsza byłaby lepsza, dlatego ja muszę trochę więcej do środka dać. I teraz tak. Maseczkę już mamy gotową, to jest praktycznie zrobiona maseczka. Zakładamy ją, tylko wcześniej zdejmę okulary. No bo w okularach to nie bardzo. Później można założyć okulary. Zakładamy maseczkę za uszy. Poprawiamy sobie ładnie. Mogę w tej chwili założyć okulary. Proszę bardzo. Maseczka jest elegancka, chroni nas przed wirusem, mamy zasłonięty nos, zasłonięte usta. Mówię, jak będzie 35, tu może być krótsza w tym momencie. Jak to wygląda? No jest bardzo elegancka. Taką maseczkę po całym dniu chodzenia możemy wziąć, uprać sobie w praleczce, wygotować jak ktoś chce bardzo, a nawet możemy wziąć żelazkiem i po upraniu, jak już jest sucha, wyprasować w 100-150 stopniach, żelazkiem ją przeprasować. Możemy sobie zrobić taki maseczek 2-3, mogą być biało-czerwone, jak ktoś lubi barwy polskie, może być inny kolor. Ja sobie kupiłem tych ścierek 10 sztuk za 4 zł. To jest jedna taka 40 groszy wychodzi. I wziąłem Wam ten kwadracik, żeby pokazać, jak to się robi. Ale generalnie wolałbym ze starej koszulki sobie wyciąć, bo tym bardziej będzie ona efektywna. Tylko trzeba wyciąć taki kwadracik. Ja pod filmem zrobię Wam wymiary. Najlepsza to jest 35x35 moim zdaniem. Ta akurat jest 40x30, bo w zupełności na 30 wystarczy, bo jest usta są zasłonięte i nos. Pozdrawiam wszystkich. Oto w ten sposób możemy zrobić maseczkę wielokrotnego
użytku, nie wychodząc z domu. Oczywiście jak będziemy mieli te dwie gumki recepturki, ja ją z powrotem mogę rozłożyć. Dosyć prosty montaż. Tu można sobie według siebie, bo chodzi o to, że tu ustawiamy wielkość maseczki, więc można to zająć więcej, mniej. Zakładając te gumki, one nam się trzymają, nie musimy nic szyć, ona nam nie spadnie. Ta maseczka nam w żaden sposób, te gumki nam nie wylecą stąd. Tu możemy sobie zawsze poprawić, jeżeli nam coś wystaje czy coś, możemy sobie poprawić. I u góry, i u dołu. W niczym nie przeszkadza, możemy biegać, ganiać, jeździć na rowerze. Mamy maseczkę. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów. Ci, co na smyczy wolą żyć, nie podniosą nigdy łbów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Obroża dla nich zwykła rzecz, obroża dla mnie pętlą jest. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów. Ci, co na smyczy wolą.